Witajcie, kochani. Ostatnio zajmowaliśmy się próbą ustalania tego, jak poznajemy, czy coś jest prawdziwe. Jakie kryteria przyjmujemy, czym się kierujemy, wierząc w coś lub odrzucając jakieś poglądy czy twierdzenia. Próbowaliśmy też uchwycić ważną, ale czasem dość delikatną granicę między naiwnością a nadmiernym krytycyzmem. Wykonaliśmy też kilka eksperymentów myślowych. Pamiętacie je? Była to hinduska i lud, spotkanie z szalonym naukowcem w XVI-wiecznym Krakowie, opowieść o mądrym Hansie, a ostatnio czytaliście powiastkę o Mindży i jego spokojnym stosunku do różnych wydarzeń, których konsekwencji nie mógł ocenić, ponieważ miał za mało danych. Dlatego stale powtarzał: może nieszczęście, a może szczęście. Dziś idziemy dalej. Nadal zajmujemy się teorią poznania i staramy się przygotować sobie różne narzędzia potrzebne w poszukiwaniu mądrości. Mówiłam Wam już o tym, że ważna jest postawa otwartości na nowe twierdzenia, myśli. Natomiast ta otwartość nie może być zbyt wielka, dlatego że wówczas do naszego umysłu może wpadać wszystko, w tym też różne informacje, śmieci, a tego nie chcemy. Dlatego bardzo ważne jest uświadomić sobie, że wszyscy wyznajemy ogromną liczbę różnych przekonań na temat rozmaitych rzeczy, włącznie z tymi, nad którymi nigdy szczególnie się nie zastanawiamy. A co jeśli Czechow miał rację, mówiąc, że jesteśmy tym, w co wierzymy? Wówczas lepiej, żebyśmy czuli się dobrze z naszymi głównymi przekonaniami. Warto się nad nimi zastanowić i upewnić się, że jest nam z nimi dobrze. Niektóre przekonania wyznajemy z pełną świadomością, natomiast inne są niejako ukryte. Wystarczy jednak czasem nawet krótka filozoficzna refleksja, aby je zidentyfikować, uchwycić i zbadać, na przykład stosując eksperymenty myślowe, o których też Wam ostatnio opowiadałam. Nasze przekonania, które nosimy w umysłach, są ważne z wielu powodów. Ludzie od wieków wszczynają wojny w imię swoich przekonań. Zawierają czy też zrywają różne umowy czy ustalenia, kierując się właśnie swoimi przekonaniami. Ludzie też nawiązują przyjaźnie czy różne relacje, w których też ważne są ich przekonania i to, w co wierzą. Czasem izolujemy się od innych, ponieważ mają inne przekonania i w związku z tym wyznają inne wartości. Każdy człowiek tak naprawdę kieruje swoim życiem tak, żeby było ono zgodne z jego przekonaniami. Twoje przekonania są taką mapą rzeczywistości. Prowadzą Cię przez życie każdego dnia. Są to takie okulary, przez które patrzysz na świat. Ale jednocześnie Twoje przekonania można porównać do takiej głębokiej studni, w której rodzą się w tych głębinach różne Twoje działania, poglądy, uczucia, impulsy. Można zaryzykować twierdzenie, że nie ma nic ważniejszego niż to, w co wierzymy, bo z tym wiąże się to, co uznajemy za wartościowe. Nasze przekonania powiązane są z wartościami, z pragnieniami, z nadziejami i marzeniami. Wszystko to jest tak naprawdę rezultatem naszych przekonań i w jakiś sposób jest od nich zależne. Pragniemy tego, co uważamy za dobre,
albo za przyjemne. Rozmawialiśmy o tym na zajęciach o szczęściu, że różne osoby różnie mogą definiować to, czym jest szczęście, i nieco inaczej na szczęście spojrzy hedonista, nieco inaczej spojrzy na kwestię szczęścia epikurejczyk, a jeszcze inaczej na kwestię szczęścia spojrzy stoik. Więc wszyscy mamy nadzieję, że te nasze przekonania, te prawdy, które nosimy w umyśle, pomogą nam wieść szczęśliwe życie, osiągać sukcesy, mieć dobre relacje z ludźmi. W każdym przypadku jest tak, że Twoje przekonania decydują o tym, kim jesteś. Zapraszam Cię teraz do takiego małego i nieco przewrotnego eksperymentu myślowego. Rozejrzyj się uważnie dookoła siebie. Pewnie znasz dobrze to miejsce. Szczególnie w ostatnim czasie dużo przebywamy w jednym miejscu i często z tymi samymi osobami. Czy otaczające Cię rzeczy i osoby są prawdziwe, czy też nie? To pytanie może wydać się nieco absurdalne. Na co dzień zakładamy, że nasza rzeczywistość jest nam dobrze znana. Jesteśmy nawet gotowi bronić twierdzenia, że większość sądów, które wypowiadamy na temat naszej rzeczywistości, jest prawdziwa. Gdy na przykład mówimy: niebo w dzień jest niebieskie, mieszkam w tym domu, mam to ciało, to jest moja mama. Wypowiadamy to, będąc w pełni przekonani, że ta rzeczywistość istnieje obiektywnie i że tak naprawdę w prawdziwość tych sądów nie można wątpić. Jak to jednak zwykle bywa, inaczej jest z filozofami. Niektórzy z nich, nazywani sceptykami, uważają, że tak naprawdę nie mamy podstaw, aby akceptować którekolwiek z takich czy podobnych twierdzeń. Sceptyk twierdzi, że każdy sąd, nawet tak oczywisty jak ten, że Twoja rzeczywistość, która Cię obecnie otacza, istnieje, można zakwestionować. Naukowcy twierdzą dziś, że każde doznawane przez nas wrażenie ma swój odpowiednik w mózgu. Jeżeli na przykład wąchałabyś, czy wąchałbyś teraz różę, jej zapach byłby niczym więcej jak konfiguracją zapalających się pod Twoją czaszką neuronów. Gdyby te same neurony aktywowano sztucznie, na przykład za pomocą impulsu elektrycznego, poczułabyś, czy poczułbyś dokładnie taki sam zapach. Nawet gdyby w promieniu tysięcy kilometrów nie było żadnej róży. Skoro zatem możemy indukować wrażenia jednego zmysłu, może moglibyśmy poprzez aktywowanie odpowiednich obszarów w mózgu indukować wrażenia wszystkich zmysłów jednocześnie: wzroku, słuchu, smaku, węchu oraz dotyku. W ten sposób wytwarzalibyśmy kompletną iluzję świata. Prawdopodobnie taki proces byłby bardzo czasochłonny i pracochłonny i potrzebowalibyśmy do tego komputer, tak by on odpowiednio sterował impulsami elektrycznymi i synchronizował nasze doznania. Ale gdy sobie to wyobrazimy,
to w takim scenariuszu tak naprawdę cała otaczająca Cię teraz rzeczywistość byłaby jedną wielką, czystą symulacją. Wszystko sprowadzałoby się do sztucznej aktywacji odpowiednich obszarów Twojego mózgu, czyli w sumie do pewnej puli impulsów elektrycznych. Nic, co wydaje Ci się prawdziwe, takie by nie było. Mogłabyś, mógłbyś nie mieć ciała. Byłabyś, czy byłbyś wyłącznie mózgiem karmionym impulsami elektrycznymi. Mogłabyś, mógłbyś przebywać w całkowicie ciemnym i pustym miejscu. Na przykład w laboratorium, a nie u siebie w domu. Zaś nikt z Twoich znajomych i bliskich nigdy by nie istniał. Wszystko byłoby wytworem odpowiedniej puli impulsów elektrycznych. Myśl ta, choć szalona, nie może zostać racjonalnie odrzucona. W tej lekcji zajmiemy się sceptycyzmem. Pokażę Wam, na czym polega ta starożytna sztuka wątpienia i w jaki sposób możemy z niej współcześnie skorzystać. Zgodzicie się na pewno, że obecnie wszyscy żyjemy w kulturze, która jest przesiąknięta informacjami. Tak naprawdę codziennie pochłaniamy nowe dane. Media cały czas podają nam nowe informacje. Wraz z pojawieniem się nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, ludzka wiedza poszerza się bardzo szybko, szybciej niż kiedykolwiek w historii, ale jednocześnie czasem gubimy się w gąszczu tych informacji, czujemy wręcz przeciążenie i nasz układ nerwowy mówi nam, że nie jest w stanie już przyjąć żadnej dodatkowej informacji, którymi jesteśmy codziennie tak naprawdę bombardowani. Ten przyrost wiedzy następuje w postępie geometrycznym. Ponoć co 4 lata nasza wiedza zwiększa się co najmniej dwukrotnie, ale warto się zastanowić, czy rzeczywiście my to wszystko wiemy, czy nam się tylko wydaje, że wiemy. Czy faktycznie rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych i komputerowych sprawia, że nasza wiedza poszerza się? Czy też jest tak, że po prostu jesteśmy właśnie zbombardowani tymi informacjami i tak naprawdę już w pewnym momencie nie wiemy, co z nimi robić? Czy ciągły i bardzo szybki przypływ informacji w naszym życiu powoduje, że jesteśmy bardziej czujni, myślimy w taki sposób, który pozwala nam szybko reagować, czy wręcz odwrotnie, usypia naszą czujność, sprawiając, że mamy tylko takie wrażenie, że wiemy coraz więcej, potrafimy coraz więcej, choć wcale tak nie jest. Czy naprawdę jest tak, że my wiemy to, co sądzimy, że wiemy? Od czasów starożytnych wielu filozofów ostrzega przed taką naturalną tendencją człowieka do tego, żeby chwalić się wiedzą w sytuacjach, gdy tak naprawdę wcale jej nie posiadamy. Starożytna filozofia sceptycyzmu, o której będę Wam dziś opowiadać, pomaga właśnie lepiej zrozumieć, czym dokładnie jest wiedza, skąd się ona bierze, a także pozwala szukać odpowiedzi na różne filozoficzne pytania, o których też Wam już opowiadałam. Pomaga też szukać dowodów, żeby tak racjonalnie uzasadnić też swoje przekonania, co też ćwiczymy na lekcjach, to uzasadnianie. Więc ta filozofia sceptycyzmu pozwala nam tak naprawdę
dokonać takiego przeglądu tego, co wiemy i ustalić, czy wiemy to na pewno.